Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. O dziwo, a jednak nagrywam odcinek z Mistrzów. Jest z tego kilka powodów. Mianowicie Kari przestał już nagrywać. Oficjalnie to potwierdził filmikiem swoim, odcinkiem. I otworzył nam magazyn. Czyli teraz mamy dostęp do jego magazynu, możemy sobie brać co tylko chcemy. Czyli w zasadzie to jest teraz bardziej serwer creative niżeli survival, bo on wystarczy, że te cztery kuary postawił i wykopane wszystko. I tak. Drugi powód. Właśnie sobie do tego drugiego powodu pójdziemy. Trzeci powód. To jest bardzo mały powód, ale kiedyś tu były krzaki. Ktoś je ukradł. Niestety muszę to powiedzieć, ale ktoś ukradł tutaj krzaki. I przyszedłem je naprawić. Tak zauważyłem to na pewnym filmiku, o którym zaraz wam powiem. I zaraz pójdziemy też do tego trzeciego powodu, drugiego powodu. A czemu to okno? To okno, właśnie, o to mi chodzi. Kurczę, jest tutaj mikroblok. Powinno się do niego połączyć to szkło, a jednak tekstura się nie łączy, ale sam blok fizycznie tutaj jest. Czyli, że nie możemy przez to, tak, nie możemy przez to przerzucić itemka. Wyrzućmy jeszcze kilka krzaków tutaj. Tu na pewno był krzak. Pamiętam, że budowałem ten domek i mniej więcej taki krzak tutaj był jeszcze, jak ten domek zbudowałem. Więc nie wiem, co się z nim stało. Tutaj też pewnie był krzak. Tego już nie pamiętam, ale pewnie był. Tutaj aż się prosi, żeby kolejne takie postawić. No. Tak? Może bez tego. Tak. I może jeszcze tutaj postawię. Bo czemu nie? Może tu. Dobra, jak już walimy te krzaki, troszkę mi jeszcze zostało to. Jak w ogóle się już tak przyzwyczaiłem do tego, kurde, do tego, że latam na creative, że teraz zapominam, że wystarczy, że spację wcisnę. Tutaj możemy zrobić jakieś krzaki, bo czemu nie? Takie po prostu lecące z tego dachu. No ale chyba mi nie wystarczy. Dobra, zrobimy jeszcze tutaj. Ups, tak, okej. No i jeden krzaczek tu. Ho! Od razu ładniej wygląda. Nie jest już takie płaskie przynajmniej. No już więcej krzaków nie ma. Później to robię. Idziemy do tego drugiego powodu. Tu mam zwierzątka, to się nic nie zmieniło. Nie rozmnażają się, czyli jeszcze ani razu w sumie nie wymieniałem tych słoików z tą całą miłością, która jest w środku. Zaraz zobaczymy, ile tu jeszcze tego jest. Gdzie ja to mam? W drugim plecaku chyba. Tak jest. O właśnie. No. Jest tu jeszcze dość sporo miłości, nawet przy krowach. Więc tak. Zaczynając znowu od tego samego. Idziemy sobie do tego drugiego powodu. I drugi powód to jest nowy mistrz. Tak, Kari dodał. To troszkę tak dziwnie brzmi. Przyjął kolejnego mistrza. Jest to Matys0912. Nie wiem, czy tak mam czytać. Często 23. No, urządził się tu tak od środka, powiem, że nawet nieźle, od zewnątrz. Wiecie, że jestem krytykiem od budowli, więc niestety muszę powiedzieć, że od zewnątrz musisz, Matys, popracować bardziej. Przede wszystkim nad tym dachem. Daj tu więcej szczegółów, na przykład. No, ale i tak myślę, że wygląda to lepiej od domku, od Kariego. Tak, Kari to jest tylko powtarzające się słupy w jedną i w drugą stronę, albo w sumie w tą samą stronę. Co to jest? Co tu robi portal? Aha, ja go tu postawiłem. Tak, to było w poprzednim odcinku, jak chciałem zrobić tego całego Herobraina na
na czubku nederza, na dachu nederu i nie wyszło. I stąd tutaj się pojawił ten portal. Dobra. Więc idziemy sobie do mnie. Ja sobie teraz przygotuję parę rzeczy i zajmiemy się czymś, co powinienem zrobić już dawno w sumie, jak jeszcze Kari grał. O właśnie, może jeszcze za ten czas zobaczymy, co tam jest właśnie z tym magazynem u Kariego. On miał fioletowe. Szybko sobie przejdziemy. A teraz się będzie zacinać. Idziemy sobie do Kariego. Właśnie, on tutaj, tak, zmienił sobie ścianę. Też nie powiem, czy to wygląda lepiej, bo dalej jest to dla mnie płaskie. Magazyn ma tu. Już sobie zapamiętałem. Tak, zdjął osłonę. Już nie musimy się z GF-em wkradać. I o ile wiem, to tutaj ma. Nie, to jest Chasis. Gdzieś tu ma zamawiarkę. Tu. O, właśnie. Czyli teraz możemy sobie wszystkie jego itemki brać. To w zasadzie jest przeznaczone dla Matysa, bo mówił to też na swoim odcinku. Ale chyba nic się nie stanie, jeśli ja też sobie kilka wezmę rzeczy stąd. Co to ma? Wither szkielet, Ghast, szkielet, Blaze. Czyli zdjął teraz osłonę i mamy pełną kontrolę nad jego magazynem. Więc ilekroć będę potrzebował jakieś rzeczy, na przykład do budowania, to sobie po prostu tutaj przyjdę. No więc dobra, ja się przygotuję, tak jak mówiłem, i zobaczymy się za chwilę. I jesteśmy gotowi. Zrobiłem to w ułamek sekundy, jak wy tak możecie. Czy wy tak możecie? Pff, co ja w ogóle gadam? Jeszcze zanim zaczniemy to, co bym chciał zrobić, chociaż już pewnie na miniaturze widzieliście, to wam po prostu powiem. Będziemy meblować Kariemu dom. Tak. Zrobimy tutaj, nie wiem, jakąś kuchenkę. Tutaj będzie coś w stylu jadalni, niby. Między tym postawimy ściany. Będzie tutaj taki dłuższy korytarz i będą, nie wiem, wejścia do jednego, do drugiego pokoju. Myślę, że coś takiego tutaj powstanie. Tu będzie sypialnia z jakimiś fotelami. Tutaj troszkę zmienimy te schody. A na dole, nie wiem, na dole będzie coś w stylu siłowni. Zrobimy oddzielny pokój na generator, jakoś to umeblujemy. Coś w tym stylu. Ale tak, zanim jeszcze pójdziemy sobie do mojego domu i sprawdzimy coś. I tak, możecie to traktować w sumie jako taki żart, ale według mnie to raczej nie jest żart, a ulepszenie Kariego domu. Chciałbym coś sprawdzić, a chodzi mi tutaj o moją pszczółkę emeraldową. Ona pracuje już jakiś miesiąc, jak mnie tu nie ma. O, achievement. I wyrzuca tutaj gdzieś dookoła wszędzie kamienne kąby. A to dlatego, że cała ta skrzynia jest pełna emeraldów. To będzie jakieś, nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 staków emeraldów. 6 staków emeraldów i plus jeszcze są tutaj. I jeszcze mam w skrzynce kilka, a dokładnie 4. Więc to jest bardzo sporo, ale ja już tutaj nie będę i tak przychodził, więc nie ma co tutaj robić. Dobra, wracamy sobie do Kariego i zaczniemy meblowanie jego domu. Z tego, co już zaobserwowałem, meblowanie trwa dość długo, bo na mojej serii DJ Town, w której buduję sobie też razem z Darkiem już niedługo, buduję te całe domki nowoczesne, to w trzecim odcinku tego pierwszego domu, no, okazało się, że nagrałem tam ponad 1,5 godziny meblowania. Nawet nie zwracałem uwagi, jak ten czas poleciał szybko. No i musiałem po prostu wszystko zacząć od nowa i na szybko tak przelecieć cały dom z meblami. Więc tak, zrobimy sobie kawałek na nagraniu. Ja bym chciał. Jedno, co bym chciał zrobić, to tutaj będzie ta kuchnia, tak?
Tu postawimy coś w stylu szafy wieszaków. Trochę przeszkadza ta wielkość okien, więc niektóre z nich prawdopodobnie zamurujemy i zrobimy coś z drugiej strony, żeby to nie wyglądało jakoś chociaż... Jak to może wyglądać gorzej? No nie oszukujmy się, wygląda to źle. Dobra, zaczniemy od kuchni. Myślę, że będę meblował ze zwykłego drewna, bo to jest jedyny rodzaj drewna, jakiego on tutaj chyba nie użył. No, dżunglowego nie będę używał na pewno. Zaczniemy od tego, że będzie tutaj... Ło, ale mi ścina. Co jest? Przez to, że buduje mi tak zacina? Nie wiem. Zrobię coś później z mikrobloków. Na razie to tutaj tylko... zrobię taki plan. On też tutaj pod podłogą ma te całe... On tu ma chyba mikrobloki w ogóle. Tak mi się wydaje. Nie, to jest birchwood. Weźmy sobie... Ups. Tak, tutaj gdzieś miał chyba mikroblok, który mu zniszczyłem. Albo nie, jednak nie miał. Tu ma. O, tu jest mikroblok. Okej, dobra. Już szukam tego mikrobloku niepotrzebnie. Strasznie mi laguje, jak stawiam bloki. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Tutaj te okno chyba też będzie trzeba zamurować, więc tu będzie taki po prostu blat, na którym będą różne rzeczy. Ten blat sobie będziemy kontynuować tutaj i tu zrobimy coś w stylu umywalki. Ja tu będę potrzebował do tego schody. Nie wiem, czy to można? Nie można. Może weźmy stone. Ja zablokowałem mu to przecież. Ups. Bo będę sobie brał itemki do tego wszystkiego stąd. Stone. Weźmy dwie sztuki. Wystarczyłaby chyba nawet jedna. I co zrobiłem? Podzielimy to sobie na takie części. Nie, to źle, źle, źle. Musi być na pół płytki. Teraz na pilary i na te kwadraty. Połączymy jedno tak i tak. I to powinno wystarczyć. I zrobimy tutaj coś w stylu umywalki. To chyba będzie trzeba zlikwidować. I przesunąć tą całą rurkę, tylko że boję się, że jak ją zniszczę, to pewnie nie będzie działać już tak jak trzeba. Coś na rodzaj umywalki. Zrobimy to... O Jezu, ale mi laguje. No kurde. Co ja mam z tym zrobić? Najpierw posadzimy sobie dwie półpłytki. Może niekoniecznie w tym miejscu. No. Co to ma być? Przestawianie bloków mi laguje. W ten sposób. I... No w sumie możemy to zrobić. Tak, i to jeszcze podzielimy. O, i mamy kran. Znaczy, umywalkę. Kran będzie później. To jeszcze by fajnie było, gdybym mógł to... tą półpłytkę jakoś powiększyć. Chociaż w sumie jest na to sposób. Nieważne, może poszerzymy te boki. O! Teraz to fajnie wygląda. I tutaj jakiś kranik się doda. Obok będą... Będzie dalej blat kontynuowany. No tylko mówię, coś będzie trzeba z tym zrobić. Albo to przesunąć może na przykład wyżej i tutaj będą półki z Bibliocrafta. Sobie już tutaj wszystko dałem. Prawdopodobnie te. Jak się okazuje, można to jeszcze na ścianie postawić. I to się tak fajnie otwiera. Takie drzwiczki, animacja w ogóle. Niestety sypialnię mu tutaj przeniesiemy. To będzie później. Tu będzie jadalnia, więc powstanie coś w tym miejscu, jakiś taki stół. Zaraz mu to muszę oświetlić. Pochodnia. Na razie pochodniami. Później zrobi się jakiś żyrandol. Myślałem, czy by właśnie tego nie zrobić na półpłytkowym podłożu. To jeszcze zobaczymy. Na razie zostawimy to tak. Oczywiście wszystko będzie umeblowane w tradycyjny sposób, niestety nie modern. Modern tutaj całkiem nie będzie pasował.
To będzie coś w stylu pieca, myślę. Tak, to będzie piec. To będzie pasowało. Tu powstanie ściana. To ona nie będzie z tego koniecznie bloku. I prawdopodobnie będzie podwójna, żeby z dwóch stron jakoś lepiej to wyglądało. Nie wiem, tutaj powstaną jakieś drzwi. Okej. Ej, wszystko niszczę. Nieważne, i tak to pewnie pójdzie na wymianę. Okej, tutaj będzie też coś podobnego. Zrobimy to, żeby to nie było takie równe. Zrobimy to w ten sposób. Okej, tu jeszcze. Nie rozumiem, czemu mi tak laguje, jak stawiam bloki. To jest troszkę dziwne. I to tylko na modpaku. I meteoryt gdzieś tu był. O, tutaj. To jest denerwujące. Na szczęście w trzecim sezonie już się tego pozbędziemy. Tego moda. Tutaj będą jakieś kanapy. Tutaj prawdopodobnie powstanie szafa. I dopiero w szafie będzie śmietnik. To też jest całkiem niezły pomysł. I tutaj jakaś siłownia, coś w tym stylu. Myślę, że będziemy kontynuować tą ścianę. Tutaj będzie cała ściana, zamienimy to całe, te całe wzorki na ścianę normalną. I tu będzie pokój, znaczy drzwi do pokoju. Można by tu w sumie zrobić coś na rodzaj pieca. Nie wiem, że tutaj, powiedzmy, że to będzie piec. Tutaj jakieś kanapy posadzimy, żeby to coś na rodzaj oglądania tego. Skrzynia z lodem. No to w sumie będzie można przesunąć. To tutaj też damy jakąś ścianę w tym miejscu. Tu na przykład będą drzwi. Okej. Okay. No tutaj coś jest pod tą. Dobra, nieważne. I co dalej? Co dalej, co dalej, co dalej? To jest w zasadzie taki generator, więc to można podzielić w ten sposób. Teraz jak się nad tym zastanawiam, to w zasadzie całe to będzie ciężko się poruszać między tymi wszystkimi ścianami. Tak jak to wcześniej miał Kari, to po prostu było otwarta przestrzeń. Ale myślę, że skoro i tak tutaj Kari nie będzie wchodził, to nie będzie zbytnio takiego problemu. Tu jest fajne miejsce na łazienkę, powiem wam. I na przykład w kibelku mogłoby być takie zejście na dół, na drabinkę. I tak, co jeszcze? Skoro tu ma być łazienka, a tutaj są te wszystkie maszyny, kurczę, nie wiem, jakby to fajnie tutaj wrąbać. Myślę, że tutaj będą po prostu takie kanapy, coś w tym stylu, tu będą drzwi, a tu będzie taki warsztat. To by fajnie wyglądało, wszędzie takie narzędzia porozrzucane po całym tym. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało i tutaj pokój z generatorem, bo o ile wiem, to jest chyba cały generator energii EU, a to już chyba zostawimy. Tak myślę. Więc dobra, bo to już samo to planowanie już dość długo trwa, więc ja myślę, że umebluję to całe, to trochę potrwa i zobaczymy się, jak skończę. No, więc widzimy się za chwilę. No i jak zwykle na mistrzach pada, a ja już skończyłem domek. Zanim jeszcze wejdziemy, to chciałbym pokazać, że oświetliłem wszystko w domku, są poukrywane światła, jest włączone na F7, dzięki czemu możecie zobaczyć, gdzie nie można, gdzie mogą się spawnić moby. To taki mały szczególik, ale no, spadają ostre FPS-y przez ten deszcz. Dobra, wchodzimy i wita nas piękna kuchnia umeblowana z jadalnią. Pełno szczegółów, jak widzicie, tutaj wszędzie jest aż tyle tych szczegółów, że jak się tędy przechodzi, to właśnie FPS-y spadają. To nie jest już z powodu deszczu, bo deszcz już się nie renderuje. A w tej odległości możecie zobaczyć, że tam
deszczu nie ma. To jest z powodu ilości szczegółów, jakie tutaj są. No, ja mam kartę graficzną teraz jeszcze z dość niskiej półki, więc to przez to może mogę mieć mało FPS-ów, ale prawdopodobnie Karimiri też tutaj będzie tak miał. Zresztą on chyba nie będzie już grał, więc to mamy, zrobiłem taki dystrybutor wody z tego, taki ładniejszy. Mamy kuchnię, przerobiłem tą zamawiarkę na lodówkę. Teraz tutaj tak to wygląda, jest czarne od zewnątrz. Z początku chciałem zrobić takie, żeby zrobić tutaj kolorowe szkło, takie jak widzieliście w moim poprzednim domku. Czarne szkło tutaj dać i jakąś tabliczkę na to, ale jednak zdecydowałem, no, że tutaj musi być ta zamawiarka, więc tak, tutaj możemy sobie zamawiać. Tutaj są wszystkie zamawiane rzeczy, właśnie stąd sobie brałem wszystko, co umeblowałem u Kariego. No i troszkę lodu i crafting, tak trochę schowany. Tutaj są wszystkie craftingi z Trinecrafta. To jest jeden taki oddzielny jako piec. Tu też jest piec, umywalka. Do umywalki zapomniałem kranu w zasadzie dać, ale to chyba nie jest aż taki duży problem. Można po prostu wziąć od Kariego dźwignię, pyk, 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 request, successful i mamy, pyk, gotowe. Już mamy kran. Tak właściwie to był nasz nowy mistrz na serwerze. Matys, tylko że nawet chyba nie zauważył, kiedy wszedłem i poszedł. Więc no. Mamy tutaj jadalnie, tutaj są. To jest właściwie wszystko tutaj umeblowane z Bibliocrafta. Tak się troszkę poszedłem z tym flowem, jakby to nazwać inaczej. To i jest tutaj pełno rzeczy z Bibliocrafta. Na przykład jest to coś, szafeczka taka, jak na shifcie można ją otwierać i zamykać i normalnie możemy sobie brać itemki z niej. Całkiem fajnie to wygląda, nie powiem. Szkoda, że czegoś takiego nie ma w normalnym Minecrafcie. Tu mamy akwarium, lód się nie roztopił, bo to są półpłytki z lodu, mikroblokowe. Co ciekawe, też niewiele osób o tym wie, ale na stół taki można dawać obrus. Zaraz wam to pokażę. Weźmy sobie na przykład to, ale to zaraz. Na stół oraz na krzesło można dawać obrus. Wystarczy, że po prostu dywanem klikniemy na krzesło. Tylko że oczywiście już to położyłem, więc nie mogę tego zrobić drugi raz. Tu mamy taką szafeczkę jakąś z szufladami, jakąś półkę. To jest zwyczajna półka. Znaczy zwyczajna, nie zwyczajna, bo zrobiłem ją z mikrobloków. Pochodnie, tu jest też szafa, można sobie coś w tych skrzyniach schować. Ewentualnie podpiąć do czegoś. Na przykład kolejna zamawiarka by tu mogła być. Czy coś, żeby się łatwiej było dostać. Tu niewiele zmieniałem, tu jest po prostu ściany są. Jest korytarz do całego tego expa, tutaj już nic nie zmieniłem. Zostawiłem tak jak jest. Jakieś tam z półpłytek mikroblokowych sobie zrobiłem słupy. Tu jest sypialnia. W sypialni mamy cały ten sprzęt do Mistcrafta, do robienia tych całych światów nowych. Tutaj mamy kolejne takie półki. Jest tylko książka w tym, no i żadnych niestety narzędzi. Włożyłbym tutaj pióro czy coś w tym stylu, ale niestety się nie da. Czy kałamarz. Mamy jakieś półki z książkami. Niestety do tych półek można wkładać tylko i wyłącznie enchantowane książki. No niestety szkoda. Ale no. Akurat Kari tutaj miał kilka, więc pożyczyłem i dałem tutaj. Pod dywanem tutaj się kryje pochodnia. Dzięki czemu mamy oświetlenie w środku tego pokoju. Tu mam kolejny dystrybutor, tym razem niestety on nie działa. Tutaj jest działający.
Co się dowiedziałem, to w ogóle, że ten śmietnik wsysa wszystkie itemki z powrotem do tego systemu. Dobrze wiedzieć, bo właśnie nie wiedziałem, co zrobić z tymi itemkami, które przypadkowo mi się zamówiły, albo miałem już za dużo. I schodzimy teraz do piwnicy. Tu w zasadzie niewiele się zmieniło. Tu już można by powiedzieć, że zabrakło mi pomysłów, albo po prostu nie ma zbytnio co w piwnicy dać. Miałem tutaj zrobić jakąś siłownię, ale no nie wyobrażam sobie troszkę siłowni w kwadratach. Więc tak, tutaj mamy taką pralnię, są jakieś szafeczki z ubraniami. Tu Fluid Transposer robi nam zapralkę. To tak właściwie nie wiem, co jest. Nie wiem, co to ma imitować, nie pytajcie mnie. Nie wiem, po prostu tak jakoś mi to pasowało i dałem tutaj. Tak jak mówiłem, tutaj są fotele. Wziąłem to jako taki wielki, jeden wielki kominek. To tutaj dałem fotele przy tym. Stołek z tego bloku. Mógłbym to zmienić, ale no, to był jaki miałem pod ręką, więc dałem go. I tutaj, tak jak powiedziałem, tutaj miało być wszystko rozwalone, to jako taka piwnica, więc jest, oczywiście nie jest tego aż tak dużo, ale jest dość. Przykład mamy tutaj te szafeczki postawione na podłodze. Zaraz wam też pokażę, jak można je postawić na podłodze. Krzesełka porozrzucane tutaj, akurat o tym zapomniałem, że to jest puste. Tu mamy narzędzia, też kolejny jakiś stołek roboczy, tu kolejny taki stołek roboczy, no i stare drzwi z salonu. Tak, po prostu musiałem coś wstawić, po prostu, żeby wyglądało to jak taka piwnica, jak w normalnym domu. Dobra, pokażę wam teraz, jak to się obrus wstawia, właśnie. Dokładnie, tylko że teraz nie wiem, jak go zdjąć. Za pomocą wiertarki chyba się nie da. To jest właśnie wiertarka z BiblioCrafta. Za pomocą niej można zrobić bardzo dużo ciekawych rzeczy. O, da się. Znaczy, robi. Nie aż tak trudno. Trzeba tylko blok redstone'a, iron. Nie jest to aż takie trudne. No, czyli da się. Okej. Jak zrobiłem też te krzesełko? Bo to są dwa oddzielne krzesełka połączone. Ich nie da się zrobić bez wiertarki. Zniszczę to może. W sumie tego drugiego nie musiałem. Postawiałem dwa krzesełka i one się nie łączą. Ale za pomocą wiertarki trzeba podejść blisko, kliknąć na jeden i kliknąć na drugi. I mamy połączone. Stół akurat się sam łączy, więc tutaj wystarczy, że postawicie i mam. Gotowe. Lak był mały. Co jeszcze chciałem pokazać? Aha, jak to postawić na podłodze. To też podobnie za pomocą wiertarki. Po prostu. Aha, bez shifta trzeba kliknąć, żeby postawić na podłodze. I teraz mogę obrócić z shiftem, otworzyć, włożyć, no i mamy. Super, fajny jest ten BiblioCraft. Szkoda tylko, że ten stół mi troszkę nie pasuje, bo na przykład te nogi nie wyglądają zupełnie jak z Minecrafta. A tu ciekawe, tutaj woda przepływa. Tutaj też, ale tak właściwie dodałem tą rurę tak też z niczego, żeby się łączyło, dałem na końcach akumulatory, po prostu żeby się połączyło z ścianą. Niczemu to nie służy, po prostu jest. Tyle. No, ale jednak ta woda zbiera. Co ciekawe, akumulatory zbierają wodę z powietrza. To jest dziwne troszkę. No, ale skoro potrafią. Właśnie się dziwiłem, jakim cudem tutaj był akumulator. Teraz tutaj jest to prowadzone w troszkę inny sposób. Teraz jest tutaj akumulator. Nie ma. Ups. Nie ma tam żadnego źródła wody, to po prostu bierze wodę z powietrza. Wystarczy, że postawi się i tyle. I jeszcze jedno tam. Jest jeszcze jeden pokój w tym miejscu. Tutaj już też nic nie robiłem. Nie miałem jakoś pomysłu, po prostu jest tutaj przechodząca rura. Źródełko. No i tutaj też nic nie ruszałem.
No dobra. Więc to było chyba na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie owego i zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam. No i cześć.